niepełnosprawnych, Klub Pasjonatów oraz Stowarzyszenie Otwarte Serce działające w Szczucinie zorganizowali w niedzielę 3 sierpnia 2014 roku wspólną imprezę Zlot pojazdów z epoki i festyn rodzinny. Po mszy świętej w kościele parafialnym w Szczucinie Klub Pasjonatów zorganizował wycieczkę dla niepełnosprawnych i ich rodzin do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Festyn rodzinny na placu targowym w Szczucinie rozpoczął się po przyjeździe uczestników wycieczki. Po oficjalnym powitaniu gości przez prezesa stowarzyszenia wiele radości dostarczył uczestnikom festynu występ Ogniska Muzycznego ze Szczucina.
znów. Zapraszam teraz kolegów braci, którzy będą towarzyszyć na gitarze. Chłopaki uczą się Łukasza Wełny, u pana Łukasza. Ola uczy się wokalu u pana Łukasza Wesały. No to co, zagramy na skrzydła teraz. Dobrze, że jestem chętny.
kosmosem. Chyba rytmiczna gra przystępna. Ciężko kroki zapamiętać. Obecnie w żywym transie. Trzeba wykorzystać szansę, by zatracić się tej nocy i pokusą dać się stoczyć. To jest ten tańczak kawałek, więc wrócaj ze swym ciałem. Ja się do ciebie uczepię i może będzie nam lepiej. To jest ten tańczak kawałek, więc wrócaj ze swym ciałem. Ja się do ciebie uczepię i może będzie nam lepiej. Zagra na klawiszach Gabrysia Gwizdak, na gitarach zagrają dziewczyny, które już nam się prezentowały. Bator Joasia i Aleksandra, dobrze mówię? A zaśpiewa Livia Soja i Aleksandra Start. I feel you dancing around.
Dziękujemy serdecznie. Zapraszam wszystkich, którzy grali tutaj na scenę. Ładnie się ukłonimy dla Państwa. Wszyscy, którzy grali, uczniowie, zapraszam serdecznie. Bardzo dziękujemy. O połowie sierpnia trwają zapisy na ogniska muzycznego. Więcej informacji można uzyskać koło sceny. Zapytać, czy też podejść do kany. I zapraszam wszystkich uczniów grających do zdjęcia. Jest nas niestety troszkę mało, bo są wakacje i większość uczniów to wyjeżdżała, ale udało nam się zagrać ten koncert i bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Chyba wszyscy, w takim razie dziękujemy serdecznie. Atrakcją festynu był występ młodego tenora, studenta drugiego roku Akademii Muzycznej w Krakowie, Sebastiana Macha, który zaśpiewał 6 arii włoskich. Yeah.
Dobra, i tańczymy dalej.